Cześć, witajcie na kanale Rizer w odcinku, który mam nadzieję przyda się osobom, które narzekają na swój komputer, narzekają na słabą jakość karty graficznej, na to, że gry im chodzą dosyć słabo, bądź dla osób, które obecnie przymierzają się do budowy komputera, bądź po prostu do wymiany samej karty graficznej, ponieważ dzięki współpracy z Nvidia dostałem kartę RTX 2060, którą wymieniłem z modelu 1070, który miałem wcześniej od Qua2. Zarówno z tej karty byłem zadowolony, jak i z tej również jestem zadowolony. Jestem zadowolony bardziej. Część osób może uznać, że te karty są do siebie bardzo podobne, bardzo zbliżone. Część nawet może powiedzieć, że 1070 jest lepsza, bo ma 8 GB pamięci, natomiast 2060 tylko 6 GB. No i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego 2060 będzie lepsza, bo warto dodać, że przynajmniej moim zdaniem 2060, RTX 2060 jest to taka perełka obecnie wśród kart graficznych, która jakość do ceny, to porównanie ma naprawdę na wysokim poziomie. Ja ją porównuję trochę do karty 970, która swojego czasu wychodziła. I moim zdaniem to była świetna karta, która wprowadziła na rynek dużo nowych możliwości. I ta karta jest takim fajnym wpasowaniem w segment rynku, ponieważ jest w dobrej cenie. Możecie ją na przykład kupić na X.comie. Ich ceny tych kart się wahają między 1500, jak jest naprawdę dobra promocja, ale zazwyczaj od 1600 do 1900 nawet, zależnie od modelu. Mój model to jest akurat Zotac, nieulepszony, nie jest to model OC, ale możecie sobie na stronie X.comu przejrzeć różne modele. Link do tej mojej karty możecie znaleźć w opisie i możecie sobie porównać ją z innymi. Ja osobiście polecałbym Wam jednak model OC, plus warto, żeby karta miała chłodzenie półpasywne, bo jeżeli tego chłodzenia półpasywnego nie będzie miała, to większość kart podczas dużego wysiłku, czyli już jak będzie mi odpalone gry, będą po prostu dosyć głośne. Mój model wygląda w ten sposób. Tak wygląda ta karta już włożona do komputera. Zrobimy sobie zbliżenie. Jest to niewielka karta, ona ma tylko dwa wentylatory i to w dodatku niewielkie. Jak ją porównamy z poprzednim GTX-em 1070, to zobaczcie, jaka jest różnica. O, tutaj mi trochę źle fokusuje. Spróbujemy tak może złapać. Ona jest o ten jeden niewielki wentylator, który jest w środku w tamtej karcie, mniejsza. Także mniej zajmuje miejsca w komputerze, no ale właśnie dlatego, że ma troszkę gorsze chłodzenie. Ten model akurat 1070 jest OC, czyli ten model troszeczkę wyższy, natomiast ta karta jest bez tego chłodzenia półpasywnego i z mniejszymi wentylatorami. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak ta karta będzie się sprawowała między innymi w Ark Survival Evolved, który, jak wiecie, ma już prawie 4 lata i gra ma ciągle bardzo słabą optymalizację, więc chciałbym Wam, no głównie, że to jest też główna seria na kanale, pokazać, jak ta karta się sprawuje, ale sprawdzimy też ją na przykład w grze Battlefield 5, gdzie będziemy mogli sprawdzić ten RTX, czyli Ray Tracing. Wtedy wrażenia z gier powinny być dla nas znacznie się różnić, powinny być po prostu lepsze. Ta jakość światła, która jest obecnie w grach dzięki włączonej funkcji RTX, powinna nam sprawiać dużo więcej przyjemności w grach. Także zapraszam Was do oglądania. Na początku powiedziałem Wam, że ta karta graficzna jest lepsza od 1070, ale tak naprawdę ta karta jest lepsza nawet od 1080 i w wielu grach, bo nie we wszystkich, jest również lepsza od 1080 Ti. To zależy od gry, od tego, jaką ona ma optymalizację. I wybrałem właśnie dlatego Ark Survival Evolved, że jest główną serią na kanale, ale też dlatego, że gra jest bardzo słabo zoptymalizowana, przepraszam. I mamy teraz wysokie ustawienia w grze na single player, co jest ważne, bo na singlu gra bardziej zużywa naszą pamięć. I zobaczcie, że w prawym górnym rogu mam 70 fps. Jak się nawet przemieszczam w tym trybie spektatora, który używa dużo więcej klatek, znaczy dużo więcej mocy, i karta zachowuje się tutaj bardzo dobrze i te klatki są stałe, nie spadają, niezależnie od tego, gdzie się będę przemieszczał, nawet jak gdzieś na dalszy rejon wpływam. Dlatego chciałem Wam powiedzieć o
specyfikacjach tej karty, dlaczego ona mimo tego, że ma tylko 6 giga pamięci VRAM, jest lepsza od tych, które mają 8. Otóż pamięć VRAM to nie wszystko, bo mamy tutaj wiele innych tak naprawdę aspektów specyfikacji tej karty. Jednym z nich jest chociażby taktowanie pamięci. Tutaj w tej karcie wynosi ono 14 000, taktowanie rdzenia 1680. Są też takie karty 2060, które mają więcej, chociażby te, które mają od razu overclocking już fabrycznie zrobiony. Liczba rdzeni CUDA to jest 1920. Natomiast jeżeli chodzi o pamięć VRAM, to faktycznie jest tutaj 6 giga. W 1070, 80 jest tej pamięci VRAM więcej, ale to jest pamięć GDDR5, a w tej karcie mamy GDDR6, która jest po prostu bardziej wydajna. No i oprócz tego we wszystkich kartach RTX mamy też tą technologię RTX, czyli Ray Tracing i DLSS, które znacznie przyspiesza nam, wzmacnia nasz komputer, i ta różnica jest po prostu w tej konstrukcji karty, czyli w konstrukcji Turing. Oprócz tego w kartach Nvidia dostajemy też Nvidia GeForce Experience, który dodaje nam Ansel, czyli możliwość robienia takich fajnych zdjęć 360 stopni oraz nakładkę, która pozwoli nam zapisywać nasze różne akcje. I pokażę wam to w grze Battlefield, bo niestety, ale chociażby Ray Tracing RTX jeszcze w ARK-u nie działa, dlatego chciałbym wam to pokazać w grze Battlefield 5, która była jedną z pierwszych gier wprowadzająca, ale dlatego też zaczęliśmy od ARK-a, bo ma być wprowadzony chyba w tym roku ten RTX do tej gry. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało, jeżeli te promienie światła będą tutaj wyglądały tak jak w grach innych. Dlatego, że karty NVIDIA są lepsze od karty AMD, chyba nie muszę tłumaczyć, stosunek jakości do ceny w przypadku chociażby tej karty, no, jest najlepszy na rynku i to wam potwierdzą chyba wszystkie testy, tak mi się wydaje, które znajdziecie. I oprócz tego, że po prostu nasz performance w grach będzie lepiej zoptymalizowany przy tych kartach, dostajemy też, tak jak wspomniałem, GeForce Experience, takie oprogramowanie, które służy nam do tego, żeby automatycznie sobie optymalizować gry. Na przykład jeżeli klikniemy na szczegóły, możemy dodać optymalizację i system nam dobierze odpowiednią optymalizację do naszego komputera, do tego, jakie mamy podzespoły, ale dostajemy też coś takiego jak Nvidia nakładka w grze, Nvidiowa, która pozwoli nam na to, żebyśmy mogli sobie nagrywać akcje, które zrobiliśmy w danej grze, i możemy je od razu wrzucić do sieci, jeżeli chcemy. Ale mamy też Ansel, czyli te zdjęcia, które możemy sobie robić 360 stopni, pokażę wam je w Battlefieldzie. Możecie też przy okazji sprawdzić, jakie macie podzespoły waszego komputera. No i to myślę, że przyda się też w wirtualnej rzeczywistości, jeżeli z tego korzystacie. Ja akurat nie mam. Jesteśmy już w Battlefieldzie 5, ale jeszcze te ustawienia RTX są w tym momencie wyłączone, bo chciałbym na początku pokazać wam, jak gra wygląda bez. Oczywiście gra wygląda bardzo ładnie, grafika jest jedna z lepszych. Ustawienia mamy tutaj włączone Ultra, z DirectX 12 również włączonym, i mam maksymalną liczbę klatek w tym momencie 120, bo na tyle niestety blokuje mi film, ale monitor też mam odświeżenie 120 MHz, więc te klatki są na tym poziomie na rozdzielczości 1080. Nie sprawdzam, czy też nie nagrywam na rozdzielczości 2K, mimo że na luzie możemy w niej zagrać i również będzie powyżej 60 klatek, pewnie też powyżej tych 120 można osiągać, bo Battlefield ma obecnie dobrą optymalizację bardzo. Natomiast już z włączonym RTX-em w rozdzielczości 2K po prostu na tej karcie 2060 nie zagramy. Jeżeli chcecie zagrać z RTX-em włączonym, to już będzie potrzebna karta 2070, a jeżeli chcecie z RTX-em w 4K zagrać, no to już wtedy 2080 i 2080 Ti trzeba mieć odpalone, no bo po prostu no, tej pamięci VRAM jest potrzebne dużo więcej, bo same rdzenie nie będą nam wystarczały. Tak wygląda gierka bez RTX-a na najwyższych ustawieniach. Liczba klatek jest, teraz mam setkę, 104,
spada tak do 80. Przy czym zobaczcie, teraz mam 70, 100. Przy tak wielkim tutaj polu widzenia. Czasami, no, teraz było 60 przez chwilę, ale znowu wraca na setkę. Przy tym, jak daleko mamy grę. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądała gierka, gdy odpalimy RTX-a. Niestety muszę do tego zrestartować grę. Zobaczcie też na tą kałużę, bo tutaj powinna być pewna zmiana. Mamy już odpaloną opcję, DXR włączone, czyli te promienie świetne. Zobaczycie, jak one tutaj bardzo ładnie teraz wyglądają. Bardziej realistycznie po prostu, tak jakbyśmy byli... Jesteśmy teraz na pustyni, no i tutaj powinniśmy też się troszeczkę poczuć, tak jakbyśmy byli na pustyni, gdy nasze oko patrzy na pole bitwy. No i mamy też włączony ten DLSS, który wspiera RTX i poprawia nam dużo płynniejszą jakość gry. Zobaczymy, jak ona teraz wygląda. Oczywiście wszystko jest ustawione na ultra w jakości 1080. Mam w tym momencie 80 fpsów. Zobaczcie, jak gra. Mam nadzieję, że to widać na filmie, ale fajnie tutaj to wszystko się tak rozpływa, że tak powiem. Dopiero jak się zbliżymy, wyostrza nam się gierka, ale myślę, że... O, muszę stąd wrócić. Myślę, że widzicie, jak te promienie fajnie wyglądają. Gdy jest ciepło, jak jest lato i na przykład popatrzycie gdzieś w dal na jakąś jezdnię, no to wtedy widać, jak... O, widzicie na tą wodę? Jak te słońce, powiedzmy, paruje w ten sposób. I tutaj też mamy ten efekt widoczny. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Tam ta kałuża też widzieliście, to odbijanie tych promieni świateł. Że to wszystko jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. Znajdę jeszcze może za chwilę tam tu studnię, którą wcześniej widziałem, która jest tutaj. No i ta woda też inaczej wygląda. Już jest... ładniej, powiedzmy. Jeżeli chodzi o FPS-y 80, czyli mamy spadek, już setki nie dobijam, mam 80, ale teraz jak patrzę w dal, to poniżej tych 80 gra o dziwo nie spada. Tam były takie sekundowe spadki do 60, a tutaj jest stałe 80 klatek, czyli ten system zapamiętywania jak najbardziej działa, no i pozwala nam cieszyć się z lepszej grafiki w grze, lepszą, co cieszy też przede wszystkim oko. A zobaczmy jeszcze sobie te ustawienia zdjęć czy nagrywania tej nakładki Alt+F2. Zobaczmy jeszcze, co nam oferuje GeForce Experience, jeżeli będziemy posiadać kartę Nvidia. Jeżeli mamy już włączoną tą nakładkę w grze, klikamy Alt+Z i możemy tutaj kliknąć sobie, żeby mi zapisywało powtórki. I wtedy, jeżeli na przykład, bo to chyba głównie będzie dotyczyło gier typu Battle Royale, jeżeli kogoś zrobiliśmy fajną akcję, możemy kliknąć zapisz i zapisuje nam ostatnie jakieś tam 30 sekund, 36 sekund, zależnie od tego, jak on wykryje, kiedy ta akcja była, no bo powiedzmy, że on tutaj to szczytuje. Więc dzięki temu możemy sobie robić fajne wrzutki do filmów. Jeszcze raz zobaczmy, na przykład teraz zapisz. Jest 18 ostatnich sekund. Fajne wycinki, dzięki czemu, no wiecie, nie stracimy, powiedzmy, jakichś fajnych kili, fajnych akcji. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Powiem Wam, że z pozoru niewielka zmiana z 1070 na RTX-a 2060, która wydaje się jednak rzeczywiście niewielką zmianą, ale jest odczuwalna w wielu grach. Swojego czasu, jeszcze zimą, miałem sporo problemów z tą kartą 1070 w niektórych grach i dzisiaj na tej 2060 te gry lepiej się zachowują i mogę szczerze powiedzieć, że w żadnej grze teraz nie mam problemów z tym, że mam poniżej 60 fpsów, nawet podczas nagrywania, gdzie te problemy mogły występować. Jak nagrywałem Metro Exodus, to miałem 1070 i miałem problemy. Teraz z tą 2060 Metro Exodus problemów już po prostu nie ma i mogę grać nawet w rozdzielczości 2K, czyli tej Ultra HD, z wysokimi ustawieniami. Także ja jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, myślę, że jest to najlepsza opcja obecnie na rynku. Te karty 2070, 2080 są dosyć drogie. No nie każdy może sobie na nie pozwolić. Ja też nie mogę sobie na nie pozwolić. Są po prostu...
takie, że nie będzie Wam przez dłuższy czas potrzeba nic lepszego. Zresztą chyba Nvidia na razie nie będzie planowała wypuszczać mocniejszych kart RTX-ów. Są też 1660 Ti wychodziło i takie modele też do komputerów troszkę słabszych. Także jest w czym na pewno wybierać. Jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, ma jakiegoś GTX-a 1070, 80, to niestety jest dla nas bardzo zła wiadomość. Ceny naszych kart teraz bardzo spadły używanych przez te RTX-y właśnie 2060. No i można spotkać teraz 1080 używane nawet po 1200 zł. Więc sami widzicie nawet po tych cenach, po spadku cen RTX-ów, jak dobre są, przepraszam, po spadku cen GTX-ów, jak dobre są RTX-y. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, ja chętnie Wam pomogę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!